Jeżeli grasz w FIFA i potrzebujesz szybko i tanio końców, to Masa Monet jest dla Ciebie. Link w opisie. Polecam. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym drafcie na moim kanale. Na początku chciałem Was bardzo przeprosić za to, że miał być draft w ciemno z YouTuberem. Jednak, jak to w życiu bywa, nie możemy złapać się po prostu. Gdy on ma jakieś zajęcie, to ja mam czas wolny. Gdy ja mam zajęcie, on ma czas wolny. I po prostu tak się mijamy. Dogadamy szczegóły i postaram się to nagrać. A poza tym za tydzień jadę na IEM, więc tam na IEM-ie też pogadam z tymi większymi YouTuberami, czy by czasem nie chcieli w mojej serii Draft w ciemno wystąpić. Także jadę na IEM i tam na IEM-ie spotkam się właśnie z tymi YouTuberami większymi. A druga sprawa jest taka, że chciałem Was i Ciebie też pochwalić za to, że pod ostatnim filmem z draftu rozpizgaliście system łapkami w górę, komentarzami i wyświetleniami. Także pod tym filmem zostawcie łapkę w górę i komentarz z kolejnym pomysłem na challenge w drafcie. Dzisiejszy draft zaproponował Szymoneusz Gipski. Zrób draft według Robena z najgorszymi podaniami. Oczywiście to jest bardzo fajne, jak to Roben, który nie podaje. Tak wszyscy u mnie w składzie będą mieli najgorsze podania z możliwych. Także przechodzimy do draftu i wybieramy zawodników, których podania są najniższe. Niech będzie 4-1-2-1-2 formacja na początek. No i teraz kapitan. Nigdy jeszcze nie grałem tą kartą. No nigdy jeszcze nie grałem Messim Toty. 99 overall. Ale on ma aż 97 podań. Najmniej podań ma Higuain, niestety Higuain. Ronaldo nawet ma 80, także Higuain trafia do składu. Widzicie? Najgorszy zawodnik tak naprawdę z tych wszystkich. Jak ja się dla Was poświęcam. Jak ja się dla Ciebie poświęcam, a Ty chociażbyś zostawił tą łapkę w górę, no albo suba. Suba, może byś zasubskrybował, jak jesteś nowy, no. Dobra, nie. Okej. Okay. Tutaj, kto ma najgorsze podania? Pato. No, mogło być gorzej. SPO, drodzy Państwo, najgorsze podanie ma Asensio. Asensio, 67 podań. No, to jest po prostu Już? Czy Szymoneusz Gipski, czy jesteś z Ciebie zadowolony? Tak? Że zamiast tego muszę wybrać Marquisio? Jesteś zadowolony? Cieszę się niezmiernie. Po prostu jestem zachwycony tym. No, dobra, Marquisio. O, tu będzie prosto. O, Obiang, West Ham United. Czy ja patrzyłem na strzały, serio? Nie jestem pewien, na co patrzyłem, ale chyba patrzyłem na strzały. Nie wiem, jeśli tak, to przepraszam, pomyliłem się. Nie patrzyłem w tą liczbę, którą potrzeba. Tym razem Clichy. Pereira z Porto. A tutaj mamy Browna. On grał w Manchester United swoją drogą kiedyś. Stare czasy. A tutaj mamy dwóch zawodników z podaniami. Pogba? To jest młodszy brat tego chyba, nie? Pola Pogby, tak mi się wydaje. Tutaj mamy dwóch zawodników z podaniami 43, więc wybierzemy sobie Oikonomou. Tak, właśnie jego. Zabaleta. No i bramkarz. Nie wiem, wykopy. Powiedzmy, że wykopy to będą podania. Najniższe ma Handanović. A wolałbym Neuera, no ale niestety Handanović idzie do składu. I ławka rezerwowych. Tutaj najniższe wykopy ma Ferman. Najniższe podania Hath z Leicester. Tutaj najniższe podania ma Rami z Sevilla. Tym razem najniższe podanie ma Mondi, czy Mendy, nie jestem pewien. W każdym razie ten zawodnik z Francji. Tutaj najniższe podanie ma Musa. Osobiście wolałbym Sterlinga, ale okej. Okay. Carlos Bacca. Tak, zawsze marzyłem, żeby go trafić. Patrzcie, już trzy informy nam przeleciały. Trzy informy przeleciały. Niestety. Carlos Bacca. Tym razem Sinclair z Aston Villa, świetnie. Tutaj zawodnik Atletico Madryt, James, czy Games, nie wiem. Tym razem Kurzawa i Williams, jeden z tych dwóch, mają po 78.
który mi tu bardziej pasuje. Tu mam Clichy'ego, a Willian na PP. Nie, wybiorę sobie jednak Kurzawę. Koulibaly, oczywiście. Nie, brak słów. Takie karty dzisiaj lecą, a ja muszę wybierać tych najgorszych, 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 najgorszych. No niesamowite. Może Bale? Nie. Marshall, super. No i na koniec. Nie, czy EA to robi specjalnie? Hej, nie możesz wybierać dobrych zawodników, to damy ci wszystkie toty. Zobacz, ale byś miał fajny skład, ale nie. Havedes. Szok. No i tak wygląda ten skład, swoją drogą nie jest aż taki do dupy. No jest 71 zgrania, także nieźle. Trochę ligi włoskiej, trochę ligi francuskiej. Więc no nie ma tragedii, nie ma tragedii. Teraz jeszcze menadżer. Nie wiem, który. Niech będzie chociaż dobry menadżer. Tak, Jose Mourinho. Jej. Oczywiście musimy poczekać 5 godzin, aż nam znajdzie. To jest normalne, to jest logiczne. Tak. Czekajcie, może nikt już nie gra. Jest 23.51, ale jednak znalazło kogoś z Dortmundu. Także pewnie z Niemiec. Hehe, żartuję, nie wiem skąd. No i dobra, zagramy tak, zobaczymy. Kogo ty tu masz, synu? Kogo ty tu masz? Zobaczymy. To ty? Oczywiście, no ja pie... Ale mnie boli dupa teraz. No mogłem mieć te karty, mogłem mieć te karty, ale nie. Nie. Najniższe podania. Ronaldo do Benzemy. Karim Benzema, ależ teraz mój błąd w obronie. Karim Benzema i dobrze Handanowicz. Bardzo dobrze. Teraz Karim Benzema. Z daleka myślałem, że wpadnie. Tak wam szczerze powiem, że myślałem, że on tą bramkę strzeli, ale na szczęście nie. Cristiano Ronaldo do Benzemy, Karim Benzema, teraz Di Maria do Neymara, Neymar schodzi do środka, Neymar, Handanowicz, coś pięknego, kolejna dobra interwencja naszego bramkarza, jeszcze Benzema, dobrze. Marquisio, Higuain, nic z tego, ale jeszcze Obiang, ładnie teraz. No, Bakka zamykaj akcję. Kuźwa, niedużo brakowało, no, fuck. Tymczasem Angel Di Maria do Neymara. Neymar, ajajajajaj, Handanowicz. Wow. Higuain. Koniec pierwszej połowy, moi drodzy. Jest 0-0, on przeważa, także jeśli ktoś ma teraz wygrać, to będzie to on. Ja muszę się wziąć do roboty i w drugiej połowie strzelić bramkę. Dobrze do Higuaina. Gonzalo Higuain dojdzie do piłki, czy nie? Dojdzie do piłki Higuain, wycofa. Teraz Carlos Bakka, no nie, fuck, było blisko. Dobre podanie do Carlosa Bakki, Carlos Bakka, Bakka, no nie wierzę, lewa noga, kurde, szkoda. Dobra sytuacja była, no, fuck. Teraz uwaga, Di Maria, zdjęte mu piłka z nogi, możemy z kontrą polecieć teraz. Higuain, dobrze, i na Higuaina, Higuain dojdzie do piłki. Dobrze, teraz, spokojnie. To może być ta akcja, drodzy państwo. Nie ma spalonego i co? No nie wierzę. Ja pierdzielę, co za sytuacja była. Teraz Marquisio do Bakki, Carlos Bakka. To będzie jego sytuacja. Bakka. No nie wierzę, co on ma z tą lewą nogą? Kurde, no. Druga sytuacja, którą zmaścił perfidnie swoją lewą nogą. Niedobrze. Teraz Neymar, kolej szaleje. On chce to skończyć w czasie regulaminowym, bez dogrywki, ale tutaj nie wiem, czy zdąży. Marcelo. Teraz jego sytuacja. Marcelo do Di Maria. Angel Di Maria do Ronaldo. Nie wierzę. Nie wierzę. God damn it, no. Chciałem tą dogrywkę zagrać. Mówię, a, spróbujemy. A tu co? A tu 1-0. Historyczny draft, po raz pierwszy odpadny chyba po pierwszym meczu, także nieciekawie to wygląda, naprawdę, no, niedobrze. No to ty, panie. Niestety, drodzy państwo, niestety przegrywam draft w pierwszym, ale w pierwszym meczu, no. Moi drodzy, zróbmy teraz taki deal, nie róbcie takich hardkorowych challenge, żebym ja nie miał szans, bo, no, miałem 3 karty toty, albo nawet 4, nie pamiętam, które musiałem powiedzieć, no niestety nie, bo dzisiaj gram gównem. No może nie gównem, ale ten skład mógłby być lepszy, ok? Mógłby być lepszy. Także to wszystko w tym filmie, niestety. Nie będzie drugiego meczu, bo przegrałem, bo jestem słaby, wiem.
ale łapkę w górę możesz zostawić mimo wszystko. Wiem, że zostawisz łapkę w górę dla mnie. No tak. Draft w ciemno pojawi się najszybciej, jak się tylko da. Postaram się to zrobić naprawdę bardzo szybko, ale nie wiem, kiedy to się stanie, bo nie ode mnie tylko to zależy. A w tym filmie to jest wszystko, także ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa pa i cześć. Yo!